Dzisiaj powiemy sobie o przecinaniu śliw młodych, owocujących, o odmładzaniu starych śliw i o cięciu śliw już odmłodzonych. Podczas cięcia śliw stosujemy kilka ważnych zasad. W pierwszej kolejności wycinamy gałęzie chore, połamane, w drugiej krzyżujące się i nadmiernie zagęszczające koronę. Można skracać grube konary, jednak nie warto usuwać zbyt wielu krótkopędów owoconośnych. Różnice w sposobie cięcia występują pomiędzy poszczególnymi odmianami, ponieważ niektóre odmiany zawiązują pąki kwiatowe w innych miejscach niż inne. I mamy trzy grupy odmian pod względem miejsca zawiązywania pąków kwiatowych. Są to odmiany zakładające pąki kwiatowe głównie na silnych pędach jednorocznych, np. śliwy japońskie, zakładające pąki kwiatowe głównie na krótkopędach pędów wieloletnich, to są np. Ringlonda ulena. I trzecia grupa to są śliwy zakładające pąki kwiatowe zarówno na pędach jednorocznych i na starszych krótkopędach, na przykład Stanley.